Dzień dobry, witam Was we wtorek, 21 listopada 2023 roku. Jest w tej chwili godzina 10, 3 stopnie odczuwalne minus 1. Dzisiaj jest taka typowa listopadowa pogoda. Zachmurzenie 100%, szansa opadów 32%. Ale niestety już od rana coś tam siąpi, mrzy, jak to w listopadzie bywa. Pochmurny dzień się zapowiada, już jest pochmurny. Wilgotność 83%. No i w tej chwili jest najcieplej o tej porze dnia, czyli o 10 rano, bo już od godziny 18 będzie coraz chłodniej, będzie tylko jeden stopień. No w godzinach nocnych już będą minusowe temperatury. O 3 ma być minus 3. No także nieuchronnie przychodzi ten moment minusowych temperatur. Nie da się nic zrobić. No i tak. No jedynie pocieszenie w tym, że buźka w raporcie smogowym na zielono, czyli dobra jakość powietrza. I tak to dzisiaj się ta pogoda nam przedstawia. Jeszcze drzewa są tam w oddali. Żółte. Ale już pomału gubią liście. Jeszcze zobaczmy tu z tej strony. No tak za okna to wygląda fajnie, no ale jest chłodno. Jest chłodno. Ja co prawda nie byłam na dworze, ale widzę to po drzewach właśnie, takich ruszających się. No i oczywiście temperatura też swoje mówi. Pozdrawiam Was ciepło. No i moje dzisiejsze zakupy. Nie z koszyczka, tylko z siaty, że tak powiem. Zakupy zrobił mi siostrzeniec, więc ja jeszcze nie wychodzę. Jeszcze nie, może jutro spróbuję wyjść, ale jeszcze do tej pory jakoś tak, no wiadomo, byłam osłabiona, chora, także nie wychodziłam, ale trzeba pomału już zacząć funkcjonować. Także tak moje te zakupy wyglądają. Jabłka, mandarynki, tu jest śmietana, pomidory malinowe, włoszczyzna, natka pietruszki, tutaj mam ogórki zielone, no chlebek żytni na zakwasie, który zawsze kupuję, cebula, borówka amerykańska, dzisiaj podobno była na nią promocja, masło polskie ekstra, skrzydełka, jest natka, włoszczyzna będzie, leczniczy rosołek. Już nie wiem, który, ale on mi rzeczywiście pomaga. Już nie pokazuję, nastawiam i nie pokazuję, bo nie będziecie co drugi dzień rosołu oglądać, ale ja gotuję, naprawdę gotuję nawet do popicia, takiej do rozgrzania się. No jako leczniczy dużo warzyw i rzeczywiście on pomaga, rozgrzewa i pomaga mi. No i cóż, i tutaj mamy, ile ta przyjemność kosztowała? 69 zł, 91 grosz. Także tak to dzisiaj wygląda. Obiad na dzisiaj mam, ale nastawię jakąś zupę, oczywiście nastawię, bo to jest konieczność. Zupka jarzynowa. Taka kalafior z mieszanką wiosenną połączone dzisiaj w menu. Chociaż mam obiad wczorajszy, ale jednak zupka taka rozgrzewająca, delikatna, jak najbardziej przy moim przeziębieniu. Tak jak powiedziałam, zupa kalafiorowa i wiosenna, zmrożone, krzypka, także na wywarze z włoszczyzny, który już mam przygotowany. Do tego dodam niewielką ilość kuskus, tak żeby troszeczkę zagęścić
Też tam z łyżkę śmietany i będzie błyskawiczna zupka. Bardzo dobra, smaczna. Zupa pomału się gotuje. No i moja zupa gotowa. W trakcie gotowania stwierdziłam jednak, że bez śmietany. Bez śmietany na samym wywarze mnóstwo natki pietruszki. No i taka zupa z zmrożonych warzyw. Bardzo smaczna, apetyczna i taka zdrowotna. Tak jak mówiłam, ja mam obiad na dzisiejszy dzień wczorajszy, ryż z warzywami, ale no nie takiej gorącej zupki z warzywami to nie odmówię i ugotowałam po to, żeby właśnie, żeby tak zdrowotnie się wspomóc. Bo zawsze to i warzywa są zdrowe, no i ten wywar też robi swoje. Także pachnie bardzo fajnie, no takim rosołkiem, chociaż z warzywami. Rosołek też będzie, być może jutro, bo działa na mnie naprawdę bardzo leczniczo. Co cóż, idę zajadać. Życie róży. Tekst Maria. Irenka była zdruzgotana. Informacja o złym samopoczuciu Piotra ścięła ją z nóg. Sama nie spodziewała się takiej reakcji i była zła na siebie. Z jednej strony ta wiadomość niespodziewana, a z drugiej strony jej reakcja. Różyczko, czy już wiadomo, co to jest? Zapytała. Nie. Jak na razie to Piotr jedynie pożalił się Emilowi. Powiedział, że źle się czuje. Ojej, to on naprawdę bardzo źle się czuje. Skoro się pożalił, powiedziała Irenka. Piotr nigdy czegoś takiego nie mówił. Fakt, choroby się go nie imały, ale jakieś drobne zawirowania zdrowotne przytrafiały się. Ale on nigdy nikomu o tym nie mówił. Nawet ja nie byłam informowana o jego złym samopoczuciu, dodała. Wobec tego, Irenko, nie panikujmy. Może to nic poważnego. Każdy z nas ma gorsze dni, gdzie coś mu dotkliwie doskwiera, a później przemija i życie wraca na swoje tory. Jasne, nie panikujmy, odpowiedziała Irenka. Tak prawdę mówiąc, to jestem zła, wręcz wściekła na siebie za moją reakcję na ową wiadomość. Moja reakcja zaskoczyła mnie bardzo. Nie spodziewałam się tego. Widzisz, Irenko, to tak jest. Wydaje nam się, że na pstryknięcie wyrzucimy kogoś ze swojej pamięci, serca, a to tak nie działa. Wydaje nam się, że rozprawiliśmy się ze wszystkimi przysłowiowymi demonami. Okazuje się jednak, że ten ktoś nadal zajmuje jakąś cząstkę w naszym sercu. A my nie zdawaliśmy sobie dotąd z tego sprawy. To taki chichot losu, powiedziała Róża. A żebyś wiedziała, Różyczka. Wydawało mi się, że wszystko mam za sobą. Przepracowane i wyleczone. A tu serce zabolało. I nie wstydź się tego, Irenko. To tylko świadczy o tym, jak dobrym jesteś człowiekiem, powiedziała Róża. Zresztą, może nie jest tak źle, może to tylko jesienna niedyspozycja Piotra. Przecież już wiemy, jaki tryb życia prowadzi Piotr, a on nie jest przecież pierwszej młodości. Za wszystko kiedyś trzeba zapłacić, dodała Róża. Irenka przytakiwała, ale widać było po niej, że sytuacja zdrowotna Piotra wywarła na nią piorunujące wrażenie. No dobrze, ale przecież ma tę swoją Lolitę. Nie może zaprowadzić go do lekarza? Zapytała Irenka. Otóż już nie ma, powiedziała Róża. To po pierwsze. A po drugie, Lolita i lekarz to już sprzeczność sama w sobie. Przecież wiesz, Irenko, jak to wszystko działa. W takich związkach facet jawi się jako nieustający macho, więc gdzie tu lekarz i takie przyziemne sprawy? No właśnie, i tu doszłyśmy do sedna sprawy, do całej przyczyny tego wszystkiego, odpowiedziała Irenka.
Pogoń za młodością, która została już gdzieś tam, a Piotr nie zauważył, że już jej nie ma. Wszystkie te młode panienki, którym stara się sprostać, ale przy żadnej nie zostaje na dłużej, bo wie, że na dłuższą metę taki tryb życia jest nie dla niego. Wiesz, Irenko, skoro jesteśmy przy tym temacie, to i ja wyrażę swoje zdanie. Bardzo mnie właśnie śmieszą takie sytuacje i to z obu stron, zarówno u pań, jak i u panów, ale nie krytykuję, niech każdy sobie żyje po swojemu. Tak jest, Różyczko, pewnie. Zresztą zobaczymy, co będzie dalej. Czas pokaże. Tak, Irenko, a tymczasem wybierzmy się na spacer. Dawno nie byłam w parku. Pogoda dzisiaj w miarę. Najważniejsze, że nie pada. Więc co, idziemy? Idziemy, odpowiedziała Irenka. Park przywitał je niezliczoną ilością złotych liści, które spadając umieściły się pod drzewami. Zobacz, Różyczko, jak tu pięknie. Irenka zachwycała się i dawała temu wyraz. Pięknie, Irenko, ale było jeszcze piękniej. Niektóre okazy drzew prawie w całości utraciły swoje liście, ale to też ma swój urok. Róża spojrzała w bok i kątem oka spostrzegła Stasia pchającego spacerowy wózek. Och, pomyślała, Staś już został dziadkiem. Wiedziała, że jego córka Ela spodziewała się dziecka. Staś też ją zobaczył i podszedł się przywitać. Dzień dobry, Różyczko, co za niespodzianka. Jakie wspaniałe spotkanie, zaczął na wstępie. Przywitali się wylewnie. Róża serdecznie uścisnęła Stasia. Dziadzio? Z wnusią czy z wnusiem? Zapytała. Wnusia Oleńka, odpowiedział dumny dziadek. Cudna twoja wnusia, niech się zdrowo chowa, powiedziała Róża, a Staś odpowiedział, nie dziękuję, żeby nie zapeszać, jak do tej pory nie ma żadnych z nią problemów. To świetnie i w sumie to najważniejsze, odpowiedziała Róża. Ale zaraz, zaraz, powiedziała Róża, bo my tu rozmawiamy, a ja chciałabym przedstawić ci moją serdeczną przyjaciółkę Irenkę. Wiele jej zawdzięczam, to taka przyjaciółka na dobre i na złe. Irenka ze Stasiem uścisnęli swoje dłonie. Przyjaźń taka właśnie powinna być, powiedziała Irenka. Zresztą u nas to działa w dwie strony. Jak ja jestem w potrzebie, to Różyczka zawsze coś zaradzi. Jej pomoc jest bezcenna, dodała. Wiem coś na ten temat, powiedział Staś. Różyczka taka jest. Miło było was spotkać, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Tymczasem ja wracam do domu. Pora karmienia Oleńki. Ela już tam czeka. Rzeczywiście na potwierdzenie tych słów maleństwo w wózeczku zaczęło się niecierpliwie kręcić i usteczka składać w podkówkę, jakby za chwilę miało się rozpłakać. Tak, Stasiu, nie zatrzymujemy. Jedź z maleństwem do domu, powiedziała Róża. Po chwili, gdy zostały same, z uśmiechem zwróciła się do Irenki. Wiesz, Irenko, to spotkanie wywarło na mnie pozytywne wrażenie. Tak mnie uspokoiło, ukoiło i nie mam żadnych pretensji do nikogo. Tak, po prostu tak się ułożyło życie. Ot i wszystko. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję za to, że zaglądacie do mnie i dziękuję za przyszłe wasze pisanie i cały czas tradycyjnie zachęcam i zapraszam do tego. Dziękuję pięknie.